Pod ostatnim filmem dostałem pewien komentarz i nie mogę na niego być bez komentarza. Dzisiaj się tym zajmiemy. Witam Was tutaj, cześć, witam znowu. I zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Campus. Jak może wiecie, nasze miasto jest dosyć duże, już nawet zabudowane, ale propozycja, która została nadesłana pod ostatnim odcinkiem na temat budowy w moim mieście szybkiego poznańskiego tramwaju, była nie do odrzucenia, no przepraszam bardzo, no. Takie coś, faktycznie, jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłem w Cities. Może z jeden raz, ale to było w zupełnie innym mieście i inaczej to wyglądało. No to jest naprawdę coś ciekawego. Dlatego już zrobiłem sobie na plan, trasę. W dzisiejszym odcinku mieliśmy się zająć lotniskiem, budową tutaj wiaduktów, mostów i tak dalej. Tym się zajmiemy, jeżeli starczy nam czasu, ale wątpię w to. Więc natomiast dzisiaj głównie się zajmiemy budową tego tramwaju. Większość rzeczy już jest gotowa od niego i to też jest powiązane z lotniskiem naszym, które będzie tutaj w rejonie. I może wam pokażę wkrótce, jak będzie wyglądać trasa. Całą budowę będzie na timelapsie, ponieważ to jest dosyć w większości wyburzenie budynków i logistyczne wymyślenie, jak to ma wyglądać. No i teraz może tak, wytłumaczę wam, bo na przykład może nie wiecie, jak wygląda szybki tramwaj poznański. To jest koncepcja bardzo prosta. To jest zwykły tramwaj, taki jak mamy na przykład tutaj, jeżdżący, tylko że on jest bezkolizyjny. Co to znaczy? Że nie ma żadnego połączenia z żadnymi drogami i innymi trasami tramwajowymi, które mogłyby jechać poprzecznie i zatrzymać go. Czyli w skrócie, on jedzie non-stop, prosto, bez żadnych skrzyżowań. Jest to naprawdę bardzo ciekawa koncepcja. Kiedyś muszę go w ogóle zobaczyć w Poznaniu. Natomiast my sobie to zrobimy tutaj. On musi być głównie albo na skarpach, albo pod czymś wszystkim, tak? My będziemy po prostu wyburzać niektóre budynki, a jeżeli nie będzie trzeba, no to jakoś będziemy z tym kręcić. Ja już trochę tutaj zrobiłem rejonów. No i tak, mamy nasza trasa. No i oczywiście później się łączy z główną siecią ten tramwaj. Całą siecią tramwajową, gdzie po prostu sobie wjeżdża na zwykłe tory i jedzie. No i tak, główną też zaletą tego, że nie ma żadnych kolizji, to jest to, że tramwaj tam średnio jedzie około 35 km z tego, co widziałem. A normalnie to jest około 18. No w Warszawie to w niektórych miejscach faktycznie te tramwaje, na przykład na mostach, jeżdżą 60. I nie mówię tutaj o Powstańskiej. O wiadomo, o którym moście, tak. Natomiast my tutaj sobie też z tego skorzystamy. To znaczy, będzie jedna pęta taka faktycznie fizyczna do naszego tutaj tej trasy, ale no wiemy, o co chodzi. Natomiast co do prędkości, to tak. W City Skylines tory zwykłe, tramwajowe, mają maksymalną prędkość 60 na godzinę. I w podstawce nie da się jej zmienić. Z modami da się tutaj wprowadzić nieskończoność, chociaż z tego co kojarzę, to jeszcze przy tramwajach trzeba kręcić, bo one nie chcą szybciej jeździć niż 60 na godzinę. No ale my jesteśmy na PS4, więc tutaj modów nie ma. Dlatego zajmiemy się po prostu tym, że skoro tam jest i tak około 30 iluś kilometrów by jechał, no to 60 sądzę, że jest wystarczające na nasze potrzeby, bo i tak jak widzicie, one jedzą dużo wolniej, bo są skrzyżowania, natomiast tutaj po prostu będą non-stop dygać prosto. No i tak, zobaczmy, jak wygląda trasa. Trasa wygląda dosyć prosto. Jedzie sobie tramwaj stąd, tędy, tędy i tak, ten tramwaj tutaj, który jedzie, on zmieni trasę. To znaczy, on będzie jeździć ten tu w kółku, a nowa linia pojedzie sobie tu prosto. Tu wyjedziemy, tu pojedziemy górą nad tym wszystkim, to będzie przebudowane. Prawdopodobnie ten wiadukt też trochę zostanie przebudowany. I to sobie pojedzie tutaj, do pierwszego przystanku tego szybkiej kolei. Będzie on tutaj. Tutaj zrobię sobie kładki i tego typu miejsca i będzie dojście do naszego tej części przemysłu. Nie wiem, jak jeszcze to podłączę, bo tutaj jest wszystko na styk właściwie, ale coś wymyślę, prawda? Dalej nasz tramwaj jedzie sobie tu prosto i z kolejnym przystankiem, właściwie stacją, nie wiem, jak to nazywać, tutaj, on będzie na podniesieniu. Już mam opatentowany patent, jak będą podniesione niektóre stacje. To wszystko będzie wyburzone i później postawione na nowo. Dalej zrobimy porządek trochę z tym, co tutaj jest, bo no, nie powiecie mi, że to nie jest jakiś taki trochę. No, jest to takie trochę odjechane. Na razie to wszystko wyłożymy po prostu i będziemy patrzeć. Później nasz tramwaj będzie jechać. No i musimy jakoś wymyśleć, jak to ominąć. Tak wiadomo. Bo tutaj wieża idealnie na środek trasy, więc pewnie będzie trzeba jechać górą nad tym. Nasz tramwaj będzie mieć kolejny przystanek tutaj.
Z połączeniem oczywiście do tego Daejeonu jakimiś tutaj przejściami nadziemnymi, no to z tą siecią można podłączyć, więc to będzie jeden z tych główniejszych stacji. Dalej zrobimy sobie przystanek tutaj obok stadionu. Wiem, że on jest tutaj tyłem, albo nie, gdzieś tutaj będzie przystanek. I tu się zaczyna największa zabawa, którą będę mieć tutaj przy budowie tego. Ponieważ, jak może wiecie, tu jest nasze największe skrzyżowanie. Ono jest ze światłami już ostatnio nawet, ale to i tak nie daje rady, mogę wyłączyć te światła. Kolek tramwajowy jest długi, bo prawie na cały most nad tej naszą rzeką, właściwie wodą. Dlatego my to wszystko wyburzymy i nasz szybki tramwaj będzie jechać tędy, a tu będą po prostu będzie odjeżdżać zjazdy i na poszczególne przystanki. Tak, każdy tramwaj będzie mieć poszczególny przystanek i te się po prostu wczepią w to. Później nasz szybki tramwaj będzie skręcać, tamte pozostałe tramwaje będą po bokach mogły zjechać na naszą tutaj całą tą pętlę, dzięki której będą się rozjeżdżać. To prawdopodobnie zostanie przebudowane lub, no nie wiem, będziemy tutaj musieli trochę pokręcić przy tym. I nasz tramwaj szybki przejedzie tutaj, nasz szpital trzeba będzie przesunąć trochę. I wjedzie, o, i tak właśnie będą wyglądać nasze przystanki. Na pierwszy przystanek tutaj. Po prostu jest podniesiony teren i nasz tramwaj jest w górze. Więc to jest pierwszy tego typu przystanek. Później będzie po prostu jechać cały czas prosto, więc prawdopodobnie gdzieś tutaj będzie drugi przystanek. Na wiadukcie tutaj będzie jechać. No i dalej sobie zjedziemy, w sensie tutaj jeszcze nie mam dokładnie opatentowanego patentu, co nie? Prawdopodobnie tutaj sobie zrobimy przystanek. Może to jest nawet dobry pomysł. Zaznaczmy to sobie swoim markerem. To jest mój marker, gdzie będą przystanki, co nie? Bo tutaj jest ta stacja, to będzie, wiecie, dobre miejsce do przesiadek. No i tak dalej, jak już ten tramwaj sobie tutaj zjedzie, prawdopodobnie ten, co tutaj jedzie, ciągnie się, to on tutaj stąd wyparuje. Bo nie wiem, czy jest mi potrzebne aż tutaj tyle tych tramwajów. Chociaż może, kto wie. No zobaczymy, może albo go zostawmy, bo on tutaj będzie później skręcać w różne inne kierunki. To tak, to zostawimy go. Ale tylko dlatego. No i dalej, jak to już, jak widzimy, jedzie, czyli ten tu, pojedzie sobie tutaj, tutaj będzie jakaś stacja taka wyższa też. No i tu wjedziemy sobie na już podwyższenie, zjedziemy sobie gdzieś tutaj obok mostu, tu sobie przejedziemy wzdłuż mostu. No i tu się zaczyna ciekawa część, ponieważ to trzeba nie wyburzyć. I tu nasz tramwaj spokojnie pod tym przejedzie i gdzieś w tym rejonie będzie mieć po prostu pierwszy przystanek. Tak to będzie wyglądać. Ewentualnie, jeżeli mi się tutaj uda dobrze to zrobić, to ten nawet bym mógł mieć, ale w to wątpię. Po prostu zrobimy przejście może. W gratisie. I dalej nasz tramwaj tutaj ma dosyć już prostą sytuację. Wjeżdża na kaskadę tutaj i jedziemy całą tą trasę. Po prostu wszystkie budynki na podrodze wyburzamy i przystanki znajdują się przy wszystkich przecznicach takich większych. Czyli tu. No i tutaj nie będzie, ponieważ tutaj nasz tramwaj, to zostanie przeniesione. Nasze sterowce będą gdzieś tutaj pewnie. Albo gdzieś indziej, nie wiem. Albo tutaj może wzdłuż. Zobaczymy, tak? Ale na pewno ich nie będzie w tym rejonie. Ponieważ tu będzie nasz przystanek szybkiego tramwaju. Gdzie on później wystartuje sobie. Przejedzie tutaj górą jakoś, nie wiem jeszcze dokładnie jakoś. Tutaj te budynki one są tak luźno stoją. I tu będzie wyjeżdżać. I tu będzie się pierwszy większy rozjazd. Jeden będzie jechać tutaj na lotnisko, czyli prosta sytuacja. A drugi, w sensie na te CPL-owe, tak? Jeszcze zobaczymy, jakie tutaj postawimy. A drugi będzie się po prostu wykręcać tutaj i tu będzie już wjeżdżać w zwykłą ulicę, gdzie będzie dojeżdżać do naszego tutaj pętli, tej tramwajowej, która nie jest jeszcze tam najlepszą. Czekajcie, ja nie jestem przekonany. Tak, bo tu jest dużo tych tramwajów, właśnie. Ja się będę musiał jakoś zastanowić, jak tutaj zrobić, żeby te niektóre tramwaje pojechały właśnie w inne rejony. Chyba ten fioletowy po prostu może przeniesiemy tutaj na górę. Tak, bo ten tramwaj, ten tutaj szybki, to ja bym chciał tutaj wrzucić. A tu niestety nie mamy miejsca na więcej niż dwa tramwaje, bo pozostałe jadą tutaj na górę, tak. Więc chyba tym się zajmiemy, żeby on tutaj też pojechał na górę. Co będzie co najmniej trudne, bo tutaj już jest, no, jak widzimy, mało miejsca. Dobra, no to widzicie mniej więcej, jak będzie wyglądać nasz tramwaj. Od razu mówię, lotnisko to jest tylko i wyłącznie, dzisiaj zbudujemy taką
techniczną stację właściwie przystanek. Bo tutaj nie mam pomysłów jeszcze, jak to będzie do końca na koniec wyglądać. Wiemy wszyscy, że to jest w budowie. I możliwe będzie tak, żeby to będzie przystanek jeden końcowy, a dla jeszcze jednego pośredni pojedzie sobie on tutaj dalej do tego rejonu. I to nawet nie byłby taki zły, bo tutaj mamy pół multum naszych tych pęd tramwajowych, a tramwajów mało. Więc możemy tutaj w sumie zrobić też, że już sobie oznacznik, że to w przyszłości będzie dalej jechać tutaj ten tramwaj. Dobra, no to mniej więcej wiemy, jak to wygląda. Zacznijmy budowę, no. Najtrudniejszym częścią będzie to, no i później jeszcze wymyślenie, skąd będą niektóre linie wyjeżdżać, bo wiadomo. Tego jest dużo. I prawdopodobnie, tak jak mówiłem, tą linię przetworzymy, że ona będzie wyjeżdżać tutaj jakoś na górę. Dzięki czemu tutaj nie będzie... Będę mógł trochę to przesunąć, przycisnąć do tego, żeby mieć trochę więcej miejsca też. Przy okazji, tak? To oczywiście jest przy okazji. No ale zobaczymy, tak? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo trzeba pamiętać, że tutaj jeżdżą dwa tramwaje tu i one będą musiały się przenieść w jakiś ciekawy sposób jeszcze. Zobaczmy. Lecimy. Zacznijmy od najprostszej części, tak no. No bo inaczej tego nie da się zrobić. Czyli tutaj. Zmienimy tą linię tego tramwaju. Lecimy. Puścimy nasz pierwszy odcinek. Jak widzicie, mamy tutaj całą tą linię puszczoną już. Jestem bardzo ciekawy. Powiem wam, że naprawdę mi się spodobał ten koncept. Proszę bardzo, mamy tutaj pierwszy przystanek. On tutaj będzie i sobie go przeciągnijmy. Tutaj była tymczasowa pętla, bo ludzie i tak bardzo lubili ten nasz tramwaj, że no wiadomo. Swoją drogą, zmieńmy nazwę tego tramwaju na coś bardziej lepszego, czyli na... To się ta osoba, która nazwała, to sądzę, że to będzie najlepszy pomysł właśnie na tą linię, czyli szybka kolej poznańska. Szybki tramwaj poznański. Proszę bardzo. No i dobra, lecimy sobie dalej. Tu jest pierwszy przystanek z dojściem tutaj pierwszym. Czy to jest dojście? To nie wygląda jak dojście. Dobra, no powiedzmy, że jest podłączone. I dalej kolejny nasz tramwaj tutaj, no wiadomo, no ale tym nie przejmujemy się. Jest przystanek tutaj, proszę bardzo, obok naszego głównego dworca. I tutaj, jak może widzieć na tym lapsie, już całkiem nieźle się to pozmieniało, a mianowicie no tak, wszystkie ścieżki są rozwalone, ale spokojnie, to za chwilę naprawię. Najważniejsze jest to, że nasz tramwaj tutaj później jedzie jak taki hyperloop właściwie. Coś jak hyperloop. Jak coś takiego na górę, taka jakaś wysoka kolej. Więc my sobie ją puścimy faktycznie tutaj teraz jakoś. Tutaj może za widok. No nie, jakoś ten prawdopodobnie się wpuścimy. Tutaj, tutaj i tu gdzieś tam miała być stacja, więc tutaj ją wpakujemy, no i zaczniemy pracować nad tym. Natomiast to, no to jest po prostu cudo jak dla mnie. Tramwaje stąd jadące mają tutaj przystanek na górze, mogą się przesiąść bezpośrednio do tego i tak, tu nie ma jeszcze przejścia na drugą stronę i ja zaraz tym się zajmę. No i tak samo tu jest ta pętelka, zmieniła się trochę lokalizacja, jest trochę dalej. Według mnie to jest nawet całkiem nieźle. No i to jedzie sobie dalej. Dobra. Lecimy z moim dalej.
Powiem wam, że na początku byłem sceptyczny co do tego konceptu, w sensie pod takim względem, że ludzie nie będą z tego korzystać. Ale powiem wam, że sama budowa tego jest naprawdę fascynująca, a jak widzicie, nie ma tramwaju, który nie byłby pełen. W sensie nie ma tramwaju, który by nie był pusty. Wszystkie mają dużo ludzi i to naprawdę dużo. Tak, jak widzicie, puściłem jeszcze jeden przystanek już dalej i jedzie sobie stąd, ale mamy teraz dosyć dużo, dużo więcej przystanków, więc lecimy po kolei. Tak, najpierw mamy tutaj tę pętelkę, zaraz ją wyburzymy. Właściwie możemy ją już wyburzyć i za chwilę po prostu to przeciągniemy dalej. Aha, i tutaj widzę, że też to jest rejon, gdzie nic się nie może budować, bo tutaj to jest tak niestety zbudowane. No dobra, tak czy siak, idziemy dalej. Jak widzicie, tutaj jest mega przystanki tramwajowe. Naprawdę, to jest jakieś niesamowite cuda i latające oczywiście spotki i tak dalej. No widzimy jak to wygląda, tak, jest tego tutaj dosyć dużo, dużo przejść, dużo ścieżek i dużo wszystkiego właściwie. No i tu nawet to idą. Także tak to wygląda tutaj. Nasz tramwaj sobie przejedzie tu i tu jest tak. Te zwykłe tramwaje zjeżdżają po prostu na trasę i wjeżdżają na to wszystko. A nasz ekspresowy ma tu przystanek i postanowiłem robić przystanki z kostki. To jest tam chyba zoo. Czekajcie, zaraz zobaczymy, co wam powiem. To jest specjalna ścieżka. Nie, to jest park rozrywki. Wygląda co najmniej idealnie na taki właśnie przystanek. Zobaczcie sobie. Sobie zejdziemy. O, akurat starszy pan. To są ławeczki, kosteczka, a dalej to są zwykłe takie betonowe ścieżki. A tutaj, to żebyście wiecie, to wyróżniało i to od razu widać. No wiadomo, krzaczory jak krzaczory. O, tam jakieś ciemne chmury nadciągają. Dobrze, tylko w City Skylines. Także to jest kolejny przystanek. No i przyciągnijmy sobie tutaj tą linię. Bo wiecie co? Ja pokażę wam po prostu całą tą. W sensie wszystkie przystanki i później się nimi przejedziemy. Dalej, jak widzimy, tutaj się to ciągnie. I kolejny przystanek. Ja te po prostu przystanki uwielbiam. Jak one pięknie wyglądają. Zobaczcie, tutaj z tymi chodniczkami, tutaj sklepiki się budują. Tu jest też jedno zejście. I to najciekawsze, z tych ścieżek, które ludzie już korzystają. Niektórych. W sensie, no tutaj może nie. Ale ogólnie to ludzie korzystają z niektórych przystanków. Idziemy dalej. Proszę bardzo. No cóż to za cudo. O, i widzę, że tutaj jest jedna ścieżka źle zrobiona. Dobra, to już ją poprawiamy. O, proszę bardzo. O, dobra. No i to według mnie wygląda o wiele ciekawiej. Jak widzicie, niektórzy ludzie z niej już tutaj chodzą. Teraz się zastanawiałem, czy to. Nie, to jest dobrze. Bo wiecie, wszystkie przystanki. Te dwa są blisko siebie w miarę, ale sądzę, że nie będzie jakichś dużych problemów. W sensie one tutaj te trzy są blisko. Później kolejny jest tutaj, on zupełnie jest inny. No i tutaj nie udało mi się zmieścić tego. Chociaż on wygląda dziwnie, jak ja tutaj go wybuduję. Ale chyba będzie i tak lepiej, jak tutaj on będzie, niż go by tu nie było, tak? Bo widzimy, że tutaj. O, dobra. Przykryć, no to świetnie. I tak, tutaj już z tego korzystają, z tego górnego. O, jak widzicie, jest pełno ścieżek, ludzie idą po prostu na dworzec nasz. I to będzie jedna dobra przesiadka. Dalej nasz tramwaj jedzie sobie tutaj. Ten pozostawiłem tutaj, on tutaj został, ale on tutaj trochę się zmienił w tym rejonie. Więc no tam jakieś takie różne fikumiku. Tak czy siak, nasz tramwaj jedzie tutaj dalej. Tu jest ścieżka, kładka. Trochę drzewek też dorzucę. I to jest jeden z moich ulubionych przystanków. Zobaczcie, gdzie on się znajduje. On się znajduje pod drogą, czyli coś takiego jak mamy na przykład WKD i PKP Służewiec. To jest coś tego typu. Służewiec czy Aleje Jozolimskie. To wygląda prawie dokładnie tak samo, tylko że nie ma pociągów, tylko tramwaj. No, wygląda tak jak to mówiłem, dobrze, jest tutaj ta droga, wszystko. Pełno ścieżek, ludzie ze ścieżek oczywiście korzystają. Tutaj z tym zejściem na tą stację jeszcze będę musiał chyba coś pokombinować. Ale ogólnie, jak widzimy, jest całkiem niezły ruch. Tutaj też jest tramwaj, ale on jest trochę inaczej używany i mniej. No i dalej, tutaj jak widzicie, wjeżdża to w tunel i z tego tunelu wyjeżdżamy tutaj. Już od razu prosto na nasz most. No i tak, tutaj w teorii pytanie, czy ja będę to mógł przyciągnąć dalej. Nie, nie mógłbym chyba. Chociaż czekajcie, spróbujmy. Bo mimo wszystko, wiecie, ja lubię jak najdłuższe wjazdy do tunelu. Tak, żeby wyglądały jak najbardziej realistycznie. No i spróbujmy coś takiego tutaj zrobić. Czyli sobie tu, cyk, no dało się, dało się. To bardzo dobrze, że się dało. Tu sobie zrobimy zakręt i tu sobie to podłączymy, no i powiedzmy, że jest całkiem nieźle. Także i jedziemy naszym pięknym mostkiem i tak jak mówiłem wam, czyli proszę bardzo, tutaj przejeżdżamy dołem i tu wyjeżdżamy w las, więc zbyt dużo nie zobaczycie. Tutaj jedziemy pod tą drogą i tutaj ścieżka się jeszcze ciągnie, jedna obok.
No i mamy piękny przystanek oczywiście tramwajowy z kładkami, przejściami też tutaj na tę stronę. Nie ma na drugą stronę, ale tu jest obok przejście dla pieszych, więc stwierdzimy, że to nie jest dużo potrzebne. Tutaj jest na drugą stronę też wyjście. No, wygląda to co najmniej nieźle. Trochę może mniej ludzi będzie korzystać z tego, ale sądzę, że i tak to jest jedno ze szybszych i bezpośredniejszych dojść. Chociaż nawet mogę się spodziewać, że osoby, które będą tutaj, wolą wejść tu, tu i tu zejść na tramwaj. No ale to będziemy oczywiście sobie patrzeć i zobaczyć. Dobrze, mniejsza z tym, podłączmy całą naszą teraz tutaj linię. No i tu jest oczywiście standardowo pętelka. No i dalej będziemy teraz to ciągnąć, tak? Tutaj będzie więcej wyburzania, ale powiem wam, że jak mi się to uda wszystko podłączyć, to faktycznie, to naprawdę to jest kawał dobrej, pięknej i ładnej trasy. Także teraz zrobiliśmy no, całą tą wyspę. No i nowy jeden przystanek. No tak, całą tą wyspę, bo przecież my tutaj skończyliśmy tu. No i czekamy na nasz tramwaj. Powiem wam, że naprawdę to wygląda pięknie. Ludzie korzystają i korzystają z tego. Widzimy, jeszcze w przeciwnym kierunku to nie jest używane. Jedzie tramwaj. Zobaczcie, ile ludzi tutaj czeka na tym przystanku. No i co, my też wsiadamy? Dobra. Zabawa zabawą, ale zobaczmy sobie. 60 osób już tutaj wsiadło. Chwila. 156 osób. Gdzie oni jadą? Nie, i ktoś mi niech powie, że to nie jest hit. Ale nie, wiecie czemu to tak wygląda, a nie inaczej? Bo nie mamy tutaj żadnego wjazdu tramwajowego. I my niestety musimy zrobić tutaj, bo to jak pięknie nie wygląda, no to pięknie wygląda, tak? Ale zajezdnia jest jedna, która to obsługuje teraz. I my mamy do wyboru, bo jeszcze jest jedna zajezdnia, którą możemy to obsłużyć, żeby na drugim końcu, tu nie ma żadnej zajezdni, to tam myślałem, że gdzieś była. No dziwne. Coś tutaj jest jedna, ale myślałem, że tutaj też jest gdzieś jakaś zajezdnia. No to tutaj postawimy może specjalnie dla tej linii jakąś tam zajezdnię, bo przecież jedyna jest na tym końcu świata. Dokładnie, stąd pewnie już wyjechały te tramwaje. Jak znam życie, się powinny już korkować tutaj. Na pewno gdzieś jest ich dużo, to mają jeden możliwość wjazdu z tutaj, stąd. I pewnie, czekaj, jeżeli dobrze zrozumiałem kontekst, to część z nich pojechała tędy, tu. I tu pewnie będą wykręcać. No możliwe, nie wiem, czekajcie, zobaczmy w sumie, gdzie jest ta wysepka, no bo zobaczmy. Tu jest ich dużo. No tutaj jadam faktycznie dwa. No to chyba się już zaczęły rozpraszać, tak. Jest po prostu ich strasznie dużo na tej pierwszej części, dlatego w niektórych miejscach faktycznie jest aż 170 osób. Co jest co najmniej niedorzeczne, no ale to jest kwestia czasu, tak. Kolejnym ciekawym miejscem to jest 67 tutaj. No tak, ale to jest też zakończenie, a zakończenie też już jest z tych kategorii to trochę inne. Także tak, to wygląda naprawdę całkiem ładnie. My tutaj zrobimy jeszcze parę rzeczy co do tej linii. Bo to jak pięknie nie wygląda, tak pięknie wygląda. I na tej trasie ja nie zamierzam tutaj dorzucić żadnego jeszcze innego tramwaju, bo to jest według mnie wystarczająco. Ale z kolei stąd wjedzie jeden tramwaj. Nie mam zielonego jeszcze pojęcia, jak, gdzie on będzie mieć pętlę i skąd on tutaj się pojawi, ale się pojawi.
Może to będzie jeden z tych tramwajów w sumie. Czekaj, to nie jest taki głupi pomysł. Bo ten zielony, on jedzie, jedzie. Czekaj, czekaj. No bo on nie jest taki długi. Już myślałem, że on gdzieś jedzie i gdzieś dojeżdża. Nie, ten zielony tramwaj, to on tutaj sobie kończy trasę. I on tu będzie sobie kończyć, tak? I gdybyśmy my ją jakoś tu podłączyli z tym, to on by już tu wjechał na ten przystanek. Nie wiem tylko, czy jest sens się w to bawić tutaj od tej strony, ale powiem wam szczerze, to nie było pytanie, czy jest to sens, tylko to była odpowiedź. Przy okazji, to będziemy mieć tutaj wjazd od drugiej zajezdni, tej, jakby coś, bo mimo wszystko to wiecie. Wszystko się trochę długo rozjeżdża, no ale jestem bardzo zadowolony z tej linii, tak? O, tutaj już widzimy, że jest trochę więcej tych. No i oni tutaj cały czas chodzą, no jak widzicie, to tak, poza tym ta ścieżka jest też. Tego 124, to jeszcze więcej osób. Dobra, bez zbędnego gadania. Podłączę najpierw sobie to, żeby mieć tutaj już ten tramwaj. To będzie też mega miejsce przesiadkowe, ja wam to już mogę powiedzieć. To tutaj, to się teraz zrobi takie miejsce przesiadkowe, że ale jazda. I tutaj więcej niż dwóch tramwajów nie będę wciskać. Bo to po prostu byłoby głupie. Mam na myśli to, żeby się to strasznie wydrukowało. Ale mniejsza z tym, lecimy tutaj, tu będą przystanki, tak jak mówiłem, co duża przecznica, czyli pierwszy tu, tutaj, 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 no i tu później już za przecznicą, no i tam dalej to będziemy myśleć. Jak dojadę tutaj, to się zobaczymy. Mam nadzieję. No i mamy nasz tramwaj, który tutaj jechał odtąd i teraz będziemy go oczywiście ciągnąć dalej. Więc bez zbędnego gadania, proszę bardzo. Jak to wygląda? No, wygląda to całkiem nieźle. Jest, widzimy prosto, przed nami piękna aleja. No i tak, pierwszy przystanek tutaj. On wygląda całkiem nieźle. Zejścia, tutaj jest przejście pod spodem i tutaj zejście na jedną i drugą stronę. Tutaj się tak rozchodzą. Tu i tu, tu będzie w przyszłości droga. W sumie to ta przyszłość może nastąpić już teraz. Dalej, no i oczywiście musi być tutaj ta piękna kostka. Swoją ludzie, z niektórych tych już przejść korzystają. Może niekoniecznie z tych. Jedziemy sobie dalej i dochodzimy do kolejnego przystanku. To jest wykorzystywane, bo to jest przejście na drugą stronę. No i tak, tutaj rozwiązałem bardzo ciekawy patent, a właściwie problem tego, że tu nie miałem jak zrobić zejścia, bo to jest zbyt wysoko. Robimy po prostu po drugiej stronie ulicy. I to jest chyba najlepsze jedno z tych rozwiązań. Także tak wygląda ten przystanek. Kolejny, proszę bardzo, tutaj on jest równoznaczny, tak samo wygląda. Tu jest więcej przejść, bo tu było trudniej zrobić. Tu jest wjazd do tunelu, który jest wyjazd tutaj. No i to jest jedno zejście w tą stronę. I teraz zauważyłem, że my tu możemy zrobić dokładnie to samo w drugą stronę. A tu jest stacja metra, to może być niezły punkt przesiadkowy. Dobra, w sumie no, przed chwilą zrobiłem nowy film na kanał. Unboxing mojego nowego telefonu. Jest unboxingów. O, przepraszam. I ogólnie recenzji tego telefonu na YouTubie mało. Więc powinna być oglądana, przynajmniej tak mi się wydaje. Proszę bardzo, tu jest zejście, zejście i po drugiej stronie tak samo wejście i zejście. Kolejny przystanek, to już jest ostatni na tej trasie, taki prosty, tak. Jest tutaj, z dwoma zejściami na tą stronę i tutaj jest jedno przejście na drugą stronę, a tu już jest takie zwykłe, które schodzi w dół. I tu jest idealnie pod przystankiem autobusowym. I dalej kolejne, no tutaj się ciągnie, tutaj nic nie ma, tu już się zaczyna wejście na ten przystanek. I jest on tutaj pod naszym dworcem. No i tu było dosyć dużo problemu, bo musiałem przenieść to tu. Tu wyburzyć dosyć dużo dróg.
No i działa to jak działa. Tylko teraz tak, przypomniałem sobie, że tutaj nasz tramwaj, o, on miał tu przystanki. I on już ich teraz nie ma. Więc byłoby dobrze, gdybyśmy je tutaj postawili ponownie. Tak samo tu był przejazd i już go nie ma. Więc wracając, tu mamy nasz przystanek, zejście jedno tu, drugie schodzi tu w dół. I jest dojście na drugą stronę, tak jak widzicie, już z tego ludzie korzystają. Na pewno z tego też, no dokładnie. I są zejścia na dół, pod ziemię, do naszego tutaj systemu całego podziemnego. Tak samo tutaj jest jedno takie zaokrąglone w tą stronę. No i oczywiście tutaj zwykle w dół. I ono też jest połączone tutaj z naszą siecią podziemną. Tego jest oczywiście dużo więcej, tych ścieżek. I tak samo dodałem jedno zejście nowe tutaj. Ono może nie być jeszcze zbytnio używane, bo to jest nowe. Tutaj i tutaj to przestawiłem, bo ono tutaj też po prostu zostało przez chwilę wywalone. I tu jest jedno nowe, bo stwierdziłem, że po tej stronie ono się naprawdę może przydać. Także tak wygląda sytuacja tutaj. Przystanek ten miał być końcowy, ale w sensie na te moje nagranie, ale stwierdziłem, że jeszcze pójdziemy dalej. Więc jeszcze mam tu kolejny, proszę bardzo. I jego tu nie miało być. Tramwaj miał tu już skręcić i pojechać tędy. Ale zobaczcie, jaka tu była piękna górka. I po prostu pomyślałem sobie, nie no, to jest po prostu zbyt piękne. Tutaj trzeba wrzucić ten tramwaj. Więc po pierwsze ścieżka się zaczyna już tutaj. Tu się zaczyna ścieżka i tutaj są tak, tu są wejścia, zejścia i tak dalej. Naszymi tutaj chodniczkami. Tu jest jedna taki po prostu zaokrąglona, to jest najmniej. Tutaj ona dochodzi aż tutaj, tutaj. Tutaj jest ten nasz wiadukcik nad tym wszystkim. No i ogólnie całkiem ładne i na zakręcie. Nie mamy rzadko takich przystanków. No i tu jest na razie pętelka. Dalej tu będzie jeszcze jeden przystanek podwójny. To będzie pierwszy chyba jedyny przystanek podwójny zrobimy. Będzie po prostu z dojazdem tutaj. Będzie skręcać. No i poza tym podwójnym przystankiem, który tutaj za chwilę wmontujemy, chyba już nic zbytnio więcej nie będzie. On będzie podwójny, ale będzie wyglądać trochę bardziej jak takie zwykłe, po prostu trochę większe skrzyżowanie. I tu my go zlokalizujemy gdzieś prawdopodobnie w tym rejonie. I on będzie tutaj po prostu, jeden będzie wjeżdżać tutaj, na dół, co nie? I jechać sobie tutaj głównie tą drogą. Ewentualnie tutaj możemy go też wciągnąć. No zobaczymy, tak, jakoś on tu będzie jechać po prostu obok. W sumie to jakby zjechał sobie tutaj, możemy jeszcze sobie zaznaczyć, z góry, to by ominął jeszcze tutaj to skrzyżowanie i to nie byłoby takie złe. No i później tutaj drugi będzie jechać tutaj, to tu na razie tej części nie będzie. My ją sobie dociągniemy sztucznie do przyspętli tutaj, żeby cokolwiek po prostu było. Także w teorii już jest mało do zrobienia, ale w praktyce sami wiecie. Dobrze, zajmijmy się teraz tego przyciągnięciem tej całej linii na dłuższą trasę. O, ten tu zawraca. Także tak, najpierw jedną linię, później drugą. Prestige Gold. I wyjeżdżają nowe tramwaje na naszą nową linię, więc proszę bardzo, tak to wygląda, oto i pięknie, tramwaj wyjeżdża i tak, to jest nasz jeden mega węzeł. Oczywiście to będzie wszystko dookoła, tutaj będzie zabudowane dzielnicami i tak dalej, póki co to teraz tak wygląda, ale powiem wam, że naprawdę jestem z tego zadowolony, ponieważ to jest, wyburzyliśmy chyba jeden budynek, albo metro, może metro, nie wiem. Bo to już przez chwilę działa. Tak, metro też tutaj widzę, że się im spodobało. No jest tutaj oczywiście multum od groma ścieżek pieszych, co jest ważną zaletą.
No i też nowe linie te tramwajowe, one tutaj zaczynają już jeździć, można właściwie to wyburzyć. Przy okazji, padł też mocno. Przy okazji ten tramwaj stąd, on już jedzie tutaj dalej. No i jak widzimy, ludzie korzystają z niego. Tu jest jedna osoba, jedzie dalej. Ja oczywiście zrobię teraz cały pełen przejazd tą naszą linią tramwajową, żeby oczywiście nie było tak, żeby od początku do końca będziecie mieli z tego miejsca. W sensie, mamy tutaj jeszcze jeden przystanek. O, dokładnie, on jest tutaj, ale tak, jestem przekonany, że z niego będzie mało ludzi korzystać. No bo on jest po prostu siłą rzeczy obok tego typu rzeczy, więc no, nie widzę jakiegoś tutaj wielkiego atutu do tego, co nie oznacza, że nie powinniśmy tutaj, o właśnie, przestawić ten przystanek autobusowy tutaj, bo on nam wtedy da możliwość, że ludzie będą mogli do tego się przesiąść, jakby coś. Także to sobie możemy zrobić. Nie wiem, o nie, dobra, ktoś idzie, no dobra. No, więc przejazd po prostu i pojedziemy dalej, tak? Tu jest na lotnisko pętla dla jednej linii tramwajowej, póki co ona tu powinna zawracać. Albo i nie zawraca, zaraz wam powiem czemu, ponieważ stwierdziła, że znajdzie sobie, tak, dokładnie, tutaj dłuższą formę zawrotki. Nie, nie, nie. Ty zawracasz tutaj, nie ma tak łatwo. Dobrze, teraz tylko wam tutaj pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Tu jest przystanek jeden i to rozjeżdża się i wjeżdża na naszą tutaj pętlę. Tak i nie inaczej, to jest akurat dosyć duża zaleta, bo to wszystko po prostu. Tutaj był ten jeden przystanek, wiecie, taki pozostawiony, więc ja go wykorzystałem. Także przejdźmy od razu do podstaw. Każdy tramwaj, o tu jeszcze zrobimy coś taki mały wiadukcik. Każdy tramwaj się tutaj zjeżdża na dwa tory. Czyli jeżeli chce jechać prosto, to akurat w tym wypadku zjeżdża ten na bok i później jedzie dalej prosto. Tutaj musiałem wyburzyć, bo tutaj się okazało, że. Bo tutaj każdy przystanek ma mniej więcej określoną długość i to się robi w pewien sposób, tak? To nie jest takie łatwe niestety. Trzeba stworzyć te nody w odpowiednich lokalizacjach i wtedy to wszystko działa tak, jak powinno działać. I wygląda, co najważniejsze, że tramwaj się zatrzymuje idealnie w miejscu, gdzie jest tutaj ta nasza piękna ścieżka i to tak działa. Także tak w ten sposób, a jeżeli tramwaj chce skręcić, na przykład, to on tutaj ma osobny przystanek i gdzie skręca i przejeżdża sobie tutaj w bok. Drugi tutaj jest jeden ciekawy, tutaj prosto, to jedzie sobie tu prosto po prostu. Natomiast w drugą stronę, tu jest zakręcone, tutaj nie najlepiej mi to wyszło trochę, ale nie jest tak źle i on wjeżdża i tam skręca. Kolejną rzeczą mamy tutaj w tym kierunku, nie prosto, to jedzie tędy, a skręca, to sobie wjeżdża na osobny tor. Oczywiście to jest wszystko połączone z multum ścieżkami, multum jest ścieżek na górze, na dole. No i oczywiście, wiadomo, widać, że to się całkiem nieźle. Tutaj wiadomo, z tego kierunku to jeszcze nikt nie korzysta, no bo wiadomo, tam nie ma tego lotniska i tak dalej. Kolejny tutaj przystanek to może będzie jeszcze jeden tutaj zmiast taki zwykły i później już będzie od razu lotnisko, tak? Ja tutaj więcej nie przewiduję. W sensie tutaj obydwie te linie będą wjeżdżać na lotnisko, żeby nie było. Także tak wygląda tutaj ta część. No i tutaj dalej oczywiście to sobie zjeżdża pięknie. Oho. W dół i tutaj ta linia długa, w sensie ta z tego innego kampusu wjeżdża i tu robi pętlę. Natomiast ta druga ma zupełnie inną trasę, bo ona wjeżdża i idzie tutaj robi takie całe kółeczko. Także no sądzę, że nieźle. To jest ta nowa linia. Widzimy, że na nią wyjechało 7 tramwajów i ogólnie jest całkiem nieźle. Dobrze, zobaczmy teraz naszą tą główną linię. Ona teraz ma tutaj dużo więcej tych tramwajów. No tutaj 43 tramwaje na całą linię. I 525 osób z niej korzysta, to jest dobry wynik. No i tu mamy naszą zajezdnię, ona jest podłączona też z zwykłą trasą, tutaj jakby jakiś tramwaj chciał podjechać. No i oczywiście, jak mówiliśmy, Muzeum Techniki tutaj jest i mamy, zobaczcie, wszystkie prace naukowe. Czy one są tylko z różnych wydziałów, czy z wszystkich? 48? Nie, one chyba są z wszystkich wydziałów. Ciekawe. Nie, tylko z Państwowej Wyższej Szkoły Kolonia. On tutaj ma, ponieważ wszystko, no to wszystko jest 48 prac naukowych zostało tutaj umieszczonych. Widzimy, że gości jest dosyć dużo. Zobaczmy, czy ktoś do niego idzie. Okej, dobra, idą. I to z daleka. To bardzo mi też cieszy oczywiście. No i tutaj nasza zajezdnia tradycyjnie. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że odcinek mu się podobał. No i tu dużo mówić. Przejedźmy się teraz całą naszą trasą tramwajową. Mega super szybki tramwaj. O, akurat zrobię jakiś tramwaj, wyjeżdża i jedziemy.
No to lecimy i proszę bardzo, nasz tramwaj wystartował. Naprawdę jestem bardzo zadowolony. Tu jest taki pierwszy nasz przystanek, on jest najmniej używany, on tu w przyszłości będzie trochę zmodernizowany. Trochę bardziej wjedzie w tą całą dzielnicę, w przyszłości taki jest zamiar. Tak, żeby on tam po prostu był skomunikowany, albo tutaj do tych nowych dzielnic, które w przyszłości będą tutaj też jeździć. No i dojeżdżamy na naszego wielkiego węzła, ja naprawdę go uwielbiam. To jest po prostu piękne cudo, tutaj z tymi przejazdami, zobaczcie ile ludzi wysiądzie. No zobaczcie, po prostu to jest piękne. Jak to będzie jeszcze w pełni używane z tym lotniskiem, to będzie idealne. Na lotnisko też już mam trochę planów co do tych tramwajów i tak dalej, ale zajmiemy się pewnie tym, że prestiżowym skokiem, który właśnie dostaliśmy w naszym jednym z kampusów. Chociaż na koniec odcinka już niestety spadł z tego prestiżowego, więc zobaczymy na czym będzie. Jeżeli będzie prestiżowy, no to prestiżowy, jeżeli nie, no to się zajmiemy lotniskiem. No i wiadomo. Ogólnie bardzo dziękuję za ten komentarz, to jest po prostu świetny pomysł. Jeżeli macie jakieś swoje własne pomysły na to, co moglibyśmy zrobić w tym mieście, jak tutaj to ładnie pięknie powyglądać, czy jakieś pomysły właśnie na tego typu trasy, jakieś kolejowe, tramwajowe, linii średnicową, czy tego typu pomysły, to piszcie oczywiście zawsze w komentarzach. Komentarze są do tego, żebyście mi mówili, co chcecie zobaczyć. No i oczywiście, żebym się podobało, ale to chyba nie wątpię. Dziś niestety, tak jak widzicie, tu jest taki ciekawy ten przystanek. Trochę jakby były te dwa przystanki, nie byłoby źle, ale tu było mało miejsca. No niestety odcinek jest długi, co jest fakt, ale po prostu chciałem już tą całą trasę wmontować w jeden odcinek, a nie też go dzielić tak bez sensu trochę na parę części. Poza tym dzielenie odcinków to jest tyle. Ten przystanek mi się bardzo podoba, typu właśnie Warszawa, Służewiec czy Aleje Jozanińskie. Naprawdę jestem z niego bardzo zadowolony. No i tutaj jedyny taki przystanek trochę z innym odcieniem drzewek, no i ten poprzedni też taki trochę był. No i już później wjeżdżamy w nasze duże krzaki. No i tu jest też dalej ta część w mieście. Po prostu tramwaj ogólnie ma tam ponad 600 pasażerów, ale to było jeszcze dane jeszcze zanim to wszystko włączyłem, więc nie pamiętam ile na maksa jeździ, więc tego jest naprawdę dużo, dużo więcej, rzecz jasna. Jeżeli na przykład też chcecie krótsze odcinki, ale żeby było ich więcej, to też napiszcie w komentarzach, żeby na przykład podzielić na części, czy tak dalej. Też możecie napisać, to wtedy będę wiedzieć, żeby robić trochę krótsze i dzielić je najczęściej na odcinki krótsze. Jak chcecie, to piszcie. No, tak jak mówiłem, pełno jest ludzi, tutaj ten przystanek to jest jeden z najbardziej używanych. No i dojeżdżamy do naszego dworca głównego. Tutaj z niego jestem trochę najmniej zadowolony. W sensie on ładnie wygląda, jest mutny, świeżek i w ogóle, ale nie ma tych naszych chodniczków i to jest trochę szkoda, to by się przydało, rzecz jasna. Ale no niestety, co tu dużo nie poradzę. Kolejny odcinek to będzie z Mass Transit, przygotowanie do katastrof i cała komunikacja miejska. A później się pojawi nasz nowy scenariusz, bo jeszcze cały czas czekam na ankietę. Możecie głosować cały czas w naszym wspaniałym scenariuszu. Wjeżdżamy do dzielnicy, tutaj już jako taki zwykły tramwaj. Ta linia to jest w ogóle jakaś strasznie długa i odjechana, bym powiedział właściwie. I wjeżdżamy w nasz okrąg, czyli w naszą piękną pętlę, tutaj która to wszystko pięknie podsumowuje. Tutaj jest dużo tych przystanków, tak, ale to wiadomo, jest taka zupełnie inna rodzaj pętli. No i lecimy, teraz zobaczmy sobie z lotu drona, właściwie ptaka, albo chyba bardziej samolotu, szybowca. O. Jak to wygląda? Teraz jest drona. Proszę bardzo, tu mamy przystanki, tu się to ciągnie, ogólnie to odmieniło bardzo miasto. O, i właśnie to chciałem powiedzieć, jak tutaj się tnie, to się PlayStation 4 tnie. A ja mam PlayStation 4 Pro, więc nie wiem, czy da się to jakkolwiek zaradzić temu, no ale niestety. Tu się to cały czas ciągnie, tutaj z tym takim mostkiem jednym. No i jedziemy dalej do naszej głównej części, czyli tutaj przez to, no tutaj się zdziwiłem, tak by dziecko korzysta, bo tu jest obok tramwaj i metro w teorii, ale jednak wolę tramwaj szybki. No i mam tutaj nasz węzeł, proszę bardzo, on też tu ładnie wygląda, no i tam z dojazdem do uniwersytetu też jest oczywiście ten odjazd, musiał być, to są ważne rzeczy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne materiały, w których będziemy oczywiście walczyć z katastrofami i tak dalej, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i co tu dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale.